Witam drogich widzów na kolejnym filmie. Dzisiaj ze mną Zbyszek Kieliszek 07 Prędko. Cześć, witajcie, jestem Zbyszek Kieliszek, 07 Prędko. No, znaczy się, no, Miki oczywiście, standardowo. Dzisiaj ładujemy gnój, akcja gnój. Brutali, ładuj, bo Na się spiesz. jeden zestaw i drugi zestaw, ale z pługiem. No, ładujemy ciapajem. Trochę ostatnio żeśmy lipy odwali, bo zamiast obory wypchnąć od razu na przyczepę i zawieźć se na pole, to se wywieliśmy tutaj turem, aby, no ale dobra. Dlatego w ostatnim filmie nie widzieliście tej styrty gnoju. Ogólnie dzięki tam za bardzo wielką ilość łapek, bo chyba ponad 100 ich było. Dzięki bardzo i tam 2,5 tysiąca wyświetleń. No, drodzy widzowie, co tu więcej powiedzieć? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tak dalej będzie. A rachunek przyjdzie pocztą, nie? Wiesz, tam Michał. No, a pamiętajcie, żeby zostawić tą łapkę w górę, bo to normalnie motywuje do nagrywania. Aż się chce grać, tylko niestety czasu nie ma, no ale ja tam się staram, ile mam sił. Jeszcze dzisiaj będę raczej tak trochę w nocy renderował ten film, bądź wrzucał, żebyście go dostali jakoś w A to czwartek. ten, powiedz mi, no dobra, ty tam przestań gadać głupoty. Tam w czwartek, a może się wyrobi, że dopiero będzie na piątek i co, i okłamie. Nie, bo i A tak. później się... No, a później się dziwi, że nie oglądają. O Boże. Ej, ale tak czy siak muszę dać, tak czy siak go muszę dzisiaj wyrenderować i wrzucić, bo innej opcji nie ma. A wiesz, że ja przyjdę i wyrenderuję. O, hasła do komputera nie muszę. Ja nie mam, a czemu tamtędy pojechałaś? A przez silosę pojechałem, tutaj widzicie, koparka ostatnio była, trochę nam wybrali na silos. Wygodniej teraz się będzie tą kukurydzę sypać i w ogóle. Boże, ta pompa w tej 40, nie, to jest po prostu Poezja. coś katastroficznego. Poezja. No, jak widzicie, z rana świeżo co po oprzęcie, już ładujemy gnój i jedziemy. Taki świeżutki gnój, to jest jeszcze normalnie, jeszcze paruje. Jeszcze paruje, ale nie widać. No, ale my tam krowy na głębokiej ściółce chowamy. Jeszcze się nigdzie nie spotkałem, żeby krowy na głębokiej ściółce były trzymane, no ale u nas są. No. Ogólnie orany jest pod rzepak, tam będzie siany rzepak i będzie... No to trzeba płytko zaorać. Czemu płytko? Głęboko, żeby poranę wpuszczaj. Chyba chory jesteś. To Ja ja już... tym tą 40 nie ujadę. Ujedziesz, tam pioch trochę jest większy. Ale ty... Tak, to jak ostatnio była orka, że 30 oraliśmy 5-kilowym pługiem. O Boże. No ale to podrywka taka, widzisz. A tym głęboko. Tak, ale jak pługo podniosłem, no to człowieku. Podniosłem. O Boże. Sucho jest, tu głęboko nie wejdzie. W sumie w realu teraz mokro, ale... Dobrze, dobrze, ja tu nie narzekam, że jest mokro. Niech leje. Mi się podoba. Mi się nie podoba, bo jest za mokro. O Boże. I będzie wszystko chorowało później, bo później będzie susza i będzie gówno. Ale mi się podoba, że jest mokro. Ja lubię mokro. No, ogółem tu już sobie jeden rozrzutnik wywiozłem. Jeszcze wczoraj, bo wczoraj miało być tu włożone, ale Miki zachlął i wiecie. Ja tam nic nie odzywam się nawet do ciebie. O Boże. Musiałeś przyjść do sąsiada. No, widzicie, takiego oborowego to skarb. Było wszystko zrobione wieczorem i rano? Było, więc proszę się ode mnie odczepić. No, było, było, powiedzmy. No, ale... Musiałem się odkazić, bo panuje choroba mleczna, zwana, nie wiem, kwasem mlekowym. Nie wiem, kwasem mlekowym. No, bo teraz się dopiero dowiedziałem, wyczytałem w pewnych źródłach. No i tak wyszło. Agrobiznes. Tak. Wieści rolnicze. No, ogółem ludzie, to rozrzutnik też mamy nowy, ten zakupiony tam ze środków Mikołaja, oczywiście. Bo czy ich no innych? bo z jakich innych, ja tutaj, No. nikt inny tego gospodarstwa tutaj nie utrzyma, jak nie ja. Dokładnie. No i Ja jak... skupuję butelki, później sprzedaję je na hucie i to tak wychodzi. Jo, z przekaźnikiem Ale nawet kupuję, dostaliśmy. ale butelki kupuję za zawartością, nie? Żeby na marne nie jeździć. Żeby było tani. Ogólnie tamtą łąkę widzicie, ludzie, to tamtą będziemy ją kupiłem, znaczy kupiłem ją na ścięcie jednego pokosu, bo gościu ma za dużo. I powiedział, że 100 dam,
to bardzo tania okazja. To jak dużo wyjdzie tej trawy stamtąd, to nawet w przyszłym roku można sobie łąkę załadać. Bo taka duża łąka to ten, ale teraz stado jest zwiększane, więc raczej to siano kiszonkę pójdzie, Nie bo. gadaj tam, kalina kosiarką na świeżo, codziennie im kosi to. O Boże. Sianko Tą dostają. kaną to starczy. No i ta. Siana nie potrzebują. I tam się Jak z ja nim. pójdę z pełnym portfelem i zobaczę tyle siana, to im się już odechciewa. O Boże. I jeszcze ludzie, co to ten, właśnie od tego gościa i pożyczymy ten. On nam przyjedzie i nam łowi, nie? Znaczy się pożyczymy, a zobaczymy. On ma taką owijarkę bardzo fajną i przyjedzie nam owinąć, albo my sami se A jak przyjedziemy nie, owinąć. to na ten nabijemy na widły od 40 albo na 30 i streczem objedziemy całe i O Boże. pasuje. Albo weźmiemy worek, wsadzimy odkurzaczem, wyciągniemy i spokój. O, pasuje. Jak u Jeszcze majstra. lepiej. Jak nie miał owijarki, ten majster, wiesz, który, nie? No. Jo. Pa, gdzie ty łazisz, kurwa, gościu? Nie idź, że tu akcja gnój. Kurwa, łażą ci ludzie, A ja mówię. kogoś gościu malinowy? A jak? Bo tu przez silo trzeba pomału, bo tu, kurde, nowy dach w 60, to szkoda by było, jakbym tym łbem walnął w niego. No, No, ciapek tam bo wpryśnie. jakby czasem się dziura zrobiła. A widzicie, kury tutaj, nawet jak się rozjedzie, to nadal chodzą. Takie mamy kury. No takie wytrzymałe, no po prostu ta tarasa z Czarnobyla to jest ludzie, ja wam mówię, tylko te kury kupujcie. Dobra. 7 zł kura, a nie się od razu, nawet jak jest mały pisklak. Jo, tylko czasem są zielone jajka, ale to tam wiecie. No jak, no bo dwie zielononóżki kupiliśmy, dlatego są zielone jajka. No Ogółem. jak, no nie wiesz, że są zielone. To Nie. są kury ze zielonymi nogami, one zielone jajka niosą? Nie wiem, Mikołaju. To gdzie ty żyjesz? No Na w wsi dupie czy w byłem, mieście? gówno widziałem, no dobra. No dokładnie, no. Daj prędko, wóź ten gnój, bo tutaj zaorałem po tym rozrzutniku jednym. Nawet po tym drugim. O Boże. Jak Dwa pod. przejazdy i rozrzutnika nie ma. No, bo tak to jest, jak się wali 30 tun na hektar. No, to strzep 20. O Boże. Nie, bo tutaj tego gnoju tyle będzie, że tu trzeba już, kurde, będzie załatwiać, gdzie to by go wywozić na przyszły sezon. Jeszcze ten, na ostatni po ostatnim pokosie na łąkę się wywiezie gnój, bo przez zimę się powinien zdążyć rozłożyć. Jak mówisz, Mikołaju? Rozłoży się czy się nie? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Na Bo w osta 60 tam tłucze, jak nie wiem i. na osta po ostatnim pokosie gnój i wtedy on się przez zimę chyba rozłoży, nie? No a jak ładnie się ładnie skruszeje. No, jak śniegu nawali, to tam no, wilgoci załapie ten, tam bakterie. Trochę kultywatorem ścinka przejechać i człowieku. Jo, albo brąkami ten, I obróconymi na kalina. wiosnę. Obróconymi brąkami na wiosnę, o, to będzie też mi. Lux robota będzie później kultywatorem Jo. na wiosnę. A w następnym filmie już ludzie, ja wam mówię, ostra akcja siewy będzie. I nawozów, rzepaków Ej, a czemu? A ty zrobiłeś to mi z powrotem, czy jak? i. Z powrotem i pół w tom. Aha, bo też jak mówię, tutaj tak szeroko, a tam tak ten. No bo ten jeden rozrzutnik starcza na całe okrążenie, No, 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 no. nie? Dobra, kurde, tu w burtę. Ło, matko bosko, wysypało się wszystko. A mówię, ten tur na linkę to jest fajna rzecz, bo w miarę to wylatuje, nie? Ale jak potem zapiąć tą łyżkę, to czasem jest katorga. Choć teraz przy kamerze się ten tur w miarę popisuje, że się ładnie zamyka, no ale dobro. Dobra, jedziemy z kolejnym rzutnikiem. Jak widzicie, wszystkie kurwa bramy pootwierane. Jak będą chcieli coś wynieść, to bez problemu wyniosą. No. Sąsiad wczoraj miał powiedziane, że gnój wozimy, to już z ręce zacierał i powiedział Halinie, że jutro wychodzi Wiesz co, ja tą na. bramę idę zamknę, bo. Tą chociaż główną, bo. Bo on ma lipkie ręce, także. Jo. To chociaż będzie słychać, jak będzie skrzypił, bo tak skrzypi ta brama. A tej tutaj, to A tędy. Halina, twoja Halina jest tak głucha jak pień. Ło! Kurwa, przód w 60 skasowali. Ja pierdziele, ja wam mówię, to po tej. No, nowy asfalt wylali, nie? Miesiąc temu to tu tak zapieprzają te dziody, że naprawdę. Nie pogodasz. Katastrofa. 60 to nie można wyjechać. No, Trzeba pół dnia stać. no teraz to ja skasowałem całą przednią felgę i Ja nie wiem, błotnik. jak my kiszonkę będziemy wozić. Też nie wiem, jak my mamy pole tam jeszcze hyn daleko z kukurydzą tam za tym, to co teraz jesteśmy. No, a nie wiem. Na tym jedną Trzeba rzędówką. będzie jakichś dwóch policjantów i z O Boże. pałami będą.
Albo ten objazd się wyznaczy przez polne drogi. To gorzej, jak nas ktoś podpierdzieli, No że sami sobie kurde, objazd co zrobiliśmy. się dzieje z tą Legim sporadycznie? Z czym? Jezus! Gdzie jest Jezus? Na polu. O Boże. Jezus wszechobojący, wszechmogący. Nie? Ej, trzeba wymienić orbitrol tej 6. A co to jest? To jest 40, Mikołaj. A co to jest orbitrol, bo na nie wiem. To jest wspomaganie na orbitrolu, czyli na pompie olejowej. To ona ma wspomaganie? A nie? A nie wiem. No. Dobra, jadziem. Dupie byłeś i gówno widzieli, no patrz co się dzieje. No, ogółem ludzie to ten. To możecie w komentarzu też napisać, czy mamy sprzedawać 30, czy 30, czy 40. A ten, bo ten, bo nowy ciągnik raczej jeszcze przyjedzie kolejny. Za niedługo, no oczywiście nie teraz, za niedługo, czyli jakieś, czytajcie, pół sezonu, bądź sezon. I ten, i będzie miód malina. Tylko, że musi zostać jakiś ciągnik z turem. W 30 nowa pompa jest ogółem, nie? Jak coś. Nowa pompa oczywiście, hydrauliczna, olejowa, czy tam jak to zwał, tak zwał. Miki tam. Oczywiście. A w 40 już pompa nie domaga. I tym, to możecie dać Ale patrz znać. jak jadę, 15 na godzinę teraz jadę. A jak? Możecie Tu dać. jeszcze, no i już 5. Góra. No. Jak widzicie, ty, w to mi z powrotem objechałem, ale laba. Jeszcze zostało. Dobra, to tam jadę na tamten koniec, bo tam trochę mniej było. No, tam można trochę pozapierdziałać. Ciągnikiem pełne bagnie, to co w ciapku. Gdzie trzeba ciapka ten zatankować? A ty w bruzdę A tu nic. wiertynkowym. Nie, bo wtedy mało, to wtedy nie ubywa. O Boże. Dobra, tu se rozrzucimy jeszcze A tak troszeczkę. jadę to za jak się dobrze rozpędzę, to mnie tak nagania, że. O Boże. Szkurde, ciężko zawrócić jest tak, żeś do oru. Się dobrze zada jak się trzeba się bardzo dobrze zadać. No. Jak widzicie, 60 się elegancko sprawuje. I pamiętajcie o kciuku w górę, ludzie, bo to motywuje bardzo, bardzo. O! Ale tu krzywo pojechałem, tam Ej, wyprostowałem, tu tam tutaj ludzie na mamy tak krzywo. kukurydzę, tam. A tą łąkę będziemy kosić. A tam mamy kukurydzę, tam. Jaką łąkę mamy? No tą łąkę ten kupiłem. Kupiłem na aby ścięcie. No mówiłem przed chwilą widzą. Te głuchy. Którą? No tą tu za nami, tą wielką. Tą 41? Nie wiem, bo ci robię zdjęcie teraz. Ta. Jak ona jest skupiona, jak nie jest skupiona? Kupiłem od gościa, żeby ściąć jeden pokos. Czaisz? Bo mój nie A, jest dobra, potrzebny. teraz czaję. No dobra, już się nie. Jeszcze Gienek mówiłem, to Nie widzą przed chwilą. mordruj. No to mówiłeś, to widzą, a nie mi. No A dobra. ja ciebie nie podsłuchuję, jak ty rozmawiasz z widzami. O Boże. No, To dobra. jest bardzo brzydko. Czekaj, którą to minutę? 13 minuta. To ja teraz Ursusem zjadę na Hawirę. Odepnę Weź, ten. ej, łoskrzyndaj go trochę, bo Jo, na nie ma co, drodze bo i tak ten. nawrócili. I tak jeszcze pojedziemy obornik rozwozić na podorywkę albo talerzówkę. Kurcze, pieczone. Ale teraz do Nie. 60 zapnę rozsiewacz i ten, i będzie trzeba już Dzisiaj szykować pom. zrobi sprzęgło w te... Co? 40. Co? 40? A nie, w sumie teraz nie będziemy dawać ten pod korzeń, tylko potem się da większą dawkę azotu jak wzejdzie. No. Nie wiem, Miki, tak można zrobić, nie? Oczywiście. No, bo teraz trochę gnoju poszło, to kurde. Ile poszło rozrzutników? Teraz na odcinku chyba dwa wywiozłem, nie? No, to trzy poszły. 3 poszły. No to kurde, na taki kawałek to trochę jest. Na pół hektara. Gdzieś tak jakoś. Tak farmingowo to pół hektara powinno wyjść. No tu No, a widzicie. tak to może hektar jest. Jo. Tu widzicie podorane, bez obornika w tym roku. Bo co rok był obornik dawany, taczką było czasem wożone, bo blisko domu. Dobra, wjedziemy sobie tym razem główną bramą. A jak się Halina dobrze rozpędziła, to nawet do sąsiada dojechała, ale No, ale by zdjęcie fajne było. jak było koło To trąbisz, tamte pajacu. zamotane. Trąbią tu pajace, ci mówię, nie, no, nie da się kurwa jeździć po tej naszej wsi teraz. No bo jeździ jak. O! Nie pytaj się Nie, dziwnie. wjeżdżałem do domu, ale bramę musiałem wyjść otworzyć. Ej, gdzie ten rozbryzgiwacz postawić? Ej, postawię przed oborą. Przed chałupą. Ta, przed chałupą, może Halina tam umyje.
Nie no, podstawy pod oborę najwyżej się. Weźmie ten płyn fery i fery platinum i umyje. Ja, dobra, jadę krymer zapiąć i ten następny. Kultywator, krymer to jest w nim Czech. Boże, w Niemczech. Ja mam też, ja mam krymerę na podwórku i co? No, a my mamy już przecież z tym, z wałkiem kremer, nie? Czyli kultywator. A ja mam bez wałka. No bo ty to tam masz takie graczki. Graczki. Mam nowszy model od twojego, chamie. Który? No mój. Coś ty. Masz kółka z przodu, a ja mam kółka już w tym. Dobra, ludzie, będziemy kończyć, bo tu już zaczynamy się z Mikim irytować No, wzajemnie. ja Michałowi już podniosłem ciśnienie, nie? Tak, a ja jemu. I będziemy kończyć. Mam nadzieję, że No wam i się się odcinek. będziemy tak kłócić do jutra, nie? Kto ma No. nowszy kultywator? Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i trzymajcie się do kolejnych Powiemy filmów. wam, jak ta kłótnia wyszła w następnym odcinku, może, jak nie zapomnimy. No, jak nie Jak będziemy zapomnimy. żyć. No i trzymajcie się do kolejnych. W komentarzu możecie napisać hashtag Krymer. No i No i trzymajcie się. możecie jeszcze dopisać, czy da się 07, ale to tak. Nie, hashtag Krymer aby, bo to nie ma co rozpijać młodzieży. Dobra, trzymajcie się do kolejnych Dobra. filmów. Na razie, cześć. Cześć, trzymajcie się. Cześć, cześć.